Panie profesorze, rozpoczynając konferencję, przywołał Pan obraz szczeniaków i właściwie przywołał też taki etyczny obraz radości. I po wysłuchaniu Pana wstępu właściwie warto byłoby sobie zadać pytanie, gdzie szukać źródła radości? Czy jest jakaś taka odpowiedź, która by, nie wiem, dała pełną? No takiego czegoś tutaj nie znajdziemy, bo to jest zbyt skomplikowana sprawa. Badacze w różny sposób na ten temat się jak gdyby wypowiadają i różne jak gdyby sposoby interpretacji tam proponują, ale na pewno jednym z takich źródeł tej radości jest po prostu nasze życie. I oczywiście im jesteśmy młodsi, to jesteśmy bardziej jak gdyby radośni, bardziej optymistycznie nastawieni do życia. Później to oczywiście się zmienia wraz z życiem społecznym. I problem polega na tym, na co chciałbym zwrócić uwagę, to, że właśnie to życie społeczne musi być organizowane właśnie w ten sposób, żeby jak gdyby wydobywać te elementy, czy podtrzymywać te elementy właśnie radości w życiu. Na tym polega jak gdyby to wszystko, co również zmieniamy. A więc na przykład na tym również i demokratyzacja życia społecznego na tym polega, żeby właśnie jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w różnego rodzaju życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i jednocześnie z tego czerpać radość. Tak, bo wspominał Pan profesor, że wraz z wiekiem ten sposób przeżywania radości zmienia się, ale czy takimi fundamentami dla człowieka, na co z kolei wskazywał pierwszy wykładowca, ksiądz, nie pamiętam nazwiska, ale pierwszy wykładowca, że tymi fundamentami, czy takimi fundamentami może być mądrość, rodzina i dzieci, czy też te elementy radości też mogą się zmieniać w życiu? Oczywiście, że mogą. To znaczy my jako społeczeństwo wypromowaliśmy pewne formy, o których mówiono tutaj na tej konferencji, a więc na przykład rodzina, na przykład dzieci i tak dalej, i tak dalej. Bo trzeba pamiętać o tym, że to też się zmieniało, a więc inaczej traktowano dzieci, powiedzmy sobie w starożytności, inaczej w średniowieczu, inną rolę pełniły te dzieci. Przecież trzeba jeżeli chodzi o dzieci, to trzeba pamiętać o tym, że one stosunkowo wcześnie były również obdarzane różnego rodzaju obowiązkami. Aż do tego momentu, kiedy społeczeństwo się zbudowało, powiedziało dość. Dzieci nie mogą, powiedzmy sobie, pracować, powiedzmy sobie, A przecież jak gdyby tak przyjrzeć się obrazkom i tak dalej, to zobaczy pan, że na przykład również i one były ubierane w taki sposób, jako powiedzmy sobie dorośli, więc odbierano to dziedzictwo. I mądrość nasza powinna właśnie polegać na tym, bo w tym właśnie, bo mądrość znowu jest podlega interpretacji, to co to znaczy być mądrym, czy można być uniwersalnie mądrym, czy można być mądrym na jakimś etapie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w moim przekonaniu jest jakaś mądrość uniwersalna, ale my to wszystko jako ludzie realizujemy etapami i na tych etapach organizujemy różne formy właśnie tej radości i to albo w formie świeckiej, albo w formie sakralnej, a więc kiedy nam na czymś bardzo zależy, to temu nadajemy formę sakralną, a więc żeby to jak gdyby było uświęcone, a więc żeby to nie podlegało, powiedzmy sobie, żeby te reguły nie podlegały zbyt częstym zmianom, skoro to jest tak ważne. Ale te reguły też będą musiały ulec zmianie. To widać i po religii, powiedzmy sobie, po formach zabaw i tak dalej, one też ulegają zmianie. Bo ja tutaj na końcu wspomniałem o tym, istnieje również problem pokoleniowy pomiędzy, powiedzmy sobie, rodzicami a dziećmi. Dla dzieci na przykład formy radości są inne, a dla tych dorosłych, którzy bardzo często zapominają o tym, że byli młodymi, są inne. Oni im każą się cieszyć z życia w inny sposób, który do nich nie przemawia, który jest niezgodny jak gdyby z ich pojmowaniem świata. Także to jest radość jak miłość powinny podlegać ciągłej pielęgnacji. Ale czy podlegają wartościowaniu, na przykład radość karnawałowa, a radość... Oczywiście, że są radości i na przykład
bardzo często jest, one wtedy podlegają również konfliktowi, bo dla jednego to na przykład będzie radość, na przykład w grach. Inaczej na przykład gra pan na przykład w pasjansa, gdzie pan gra sam sobą, układa pan sam sobą i pan zdobywa tutaj jakieś tam przekonanie o swojej wartości. A, udało się, dokonałem tego, prawda, i tak dalej, co jest niezwykle ważne dla naszego życia, kształtowania charakteru, poczucia wartości i tak dalej, i tak dalej. A co innego, jeżeli pan wychodzi na ring i bierze pan udział w walce i pan w tej walce przegrywa, to wtedy powiedzmy sobie, tylko jedna strona się cieszy, podnosi ręce do góry i tak dalej, a druga strona po prostu przeżywa i uważa, że no, może następnym razem uda mi się powiedzmy sobie osiągnąć. A więc odkłada jak gdyby radość na dalszy etap, ale, nie, ale wierzy w nią. Tak jak w miłość, tak wierzy, że przyjdzie taki moment, że kiedyś on, jemu też ta działka radości przypadnie. To jeszcze zapytam o wykłady, które miały miejsce. Jak pan ocenia merytoryczność tych wykładów? Ja po pierwsze uważam, że to jest super, że taki temat. Po drugie uważam, że tematyka jest bardzo różnorodna i z różnych dziedzin i bardzo subtelnie jak gdyby dotyka różnych sfer, bardzo ważną rzeczą. Nawet tutaj takie te referaty, które jak gdyby nic specjalnie wspólnego nie mają z tą konferencją, na przykład historiograficzne, to one wnoszą, one mówią o tym, że powinniśmy jak gdyby mieć ten termometr i ciągle jak gdyby sprawdzać, badać, jak to wyglądało w poszczególnych etapach, czy na przykład, czy coś trzeba byłoby przywołać. Mało tego, ta historiografia, czy historia, na tym piękno historii polega, że ona ciągle przypomina ludziom, że no, były takie czasy, że warto było. Cała ta mentalność historyzoficzna na tym mniej więcej polegała, że roztacza się jakieś tam mitologiczne epoki, a więc epoka jakiegoś, powiedzmy sobie, tam raju i tak dalej. One ciągle mówią, tylko musisz wierzyć w radość, musisz wierzyć w miłość, bo takie coś było. Skoro inni przeżyli coś takiego, to tobie się też ta działka należy i też powinieneś uczestniczyć i powinieneś coś zrobić, bo jeszcze jest jedna radość, o której nie wiem, czy tutaj się wspomina, to jest radość twórcza. Właśnie i ona jest, ma najistotniejsze znaczenie. Jak pan pyta o to, czy jest jakaś taka uniwersalna radość, to jest ta właśnie radość twórcza. Kiedy tworzymy coś, z czego jesteśmy zadowoleni i z czego inni są zadowoleni.